Wraca życie do Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS. Uczelnianą marynę zaliczono do elitarnego grona wysoko wyspecjalizowanych ośrodków szkolenia sportowego, traktowanych na równi z centralnymi ośrodkami sportu. Stała się rzecz bardzo ważna, powiedziałbym znamienna, mianowicie Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS zostało dołączone do grona ośrodków o strategicznym znaczeniu dla polskiego sportu. Konkretnie tutaj na nasze potrzeby dla żeglarstwa oczywiście, co wiąże się z tym, że kadra narodowa teraz w okresie stanu epidemicznego będzie mogła znacznie więcej, a takiego zaplecza sport wyczynowy, szczególnie olimpijczycy i ich młodsi koledzy, ich zaplecze bardzo potrzebowali. No i taki swój drugi dom i większe możliwości zyskują właśnie w NCŻ AWFiS. Kiedy tego rodzaju zgrupowania się rozpoczną? Tego typu zgrupowania już trwają, na razie w takiej formule, można powiedzieć, dojeżdżanej, to znaczy zawodnicy trenują na co dzień, trzymają sprzęt, mają do dyspozycji, do tej pory mieli do dyspozycji plac, slip i toaletę, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, natomiast nowe rozporządzenie mówi o tym, że tutaj będą mogli skorzystać w NCŻ AWFiS z szerszego zaplecza, będziemy mogli kwaterować zawodników, będziemy mogli ich żywić na miejscu, będziemy mogli udostępniać im sale treningowe i dydaktyczne, oczywiście spełniając wszystkie bardzo restrykcyjne wymogi, niemniej jednak taka możliwość się otwiera, a jest to duże wyróżnienie, ponieważ tych możliwości jeszcze osoby prywatne, fizyczne na razie nie mają, spodziewamy się tego z kolejnymi etapami odmrażania sportu. Wiadomo, że powoli nasza cała gospodarka odmraża się. Powiedz nam, czy są planowane jakieś imprezy sportowe? Jeżeli chodzi o imprezy, sprawa na razie jest jednoznaczna. Imprez organizować nie można. Imprezy są przekładane bądź odraczane. No i my działamy na tej samej zasadzie. Normalnie bylibyśmy już tydzień po otwarciu sezonu tym oficjalnym, podnieślibyśmy banderę na maszcie flagowym. Tego zrobić do tej pory nie mogliśmy, tak jak zazwyczaj, z udziałem licznych gości. To zrobimy dopiero wtedy, kiedy będzie to możliwe, kiedy decyzje rządu pozwolą na organizację imprez minimum dla 50 osób. Jeżeli ta decyzja nie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni, zdecydujemy się na transmisję online z podniesienia bandery na maszcie flagowym NCŻ AWFiS.